Cześć. Cześć! Już nie zapomnę o czołówce, bo tak się będzie zaczynać. Jak się cieszę. Ach, no tak, troszeczkę zmian. Takich tam zmian. Wylazłem po prostu z pokoju. Jestem teraz na środku studia. Trochę więcej powietrza, trochę więcej przestrzeni. Tu sobie to wyłączę. Czy u was wszystko w porządku? Jak się macie? Nie, ale powiecie, że echa nie ma żadnego. Nie straszcie mnie, że jest jakieś echo. Mam nadzieję, że jest, cudownie. Wiecie, problemy techniczne to nie my, więc... No właśnie. Dzięki, Adona. Wiecie, dzisiaj taki temat... Miał być tydzień temu, bo pomyślałem sobie, że dobrze jest, mieliśmy takie fajne spotkanie 2 tygodnie temu na fotograficznym mastermindzie. Rozmawialiśmy o prawach autorskich, rozmawialiśmy o różnych ciekawych rzeczach związanych z tym, jak chronić swoje zdjęcia. I no jest taki jeden element, od którego wszystko się zaczyna. Bardzo ważny, na który... W zasadzie Magdalena, która była naszym gościem, która jest prawnikiem, która się specjalizuje w prawie autorskim, zwróciła bardzo nam wszystkim uwagę. Chodzi o to, że powinniśmy zadbać o to, aby nasze zdjęcia były podpisane. I co to znaczy w ogóle podpisane i jak to rozumiemy? No i właśnie, i tutaj pojawia się pewien problem, bo to wszystko zależy oczywiście od tego, do czego wykorzystujemy zdjęcia i co chcemy robić. Czy to jest taka sytuacja, że sprzedajemy nasze zdjęcia i chcemy je chronić, czyli wchodzi w grę nawet tak zwany watermark, czyli znak wodny. Możemy go stosować na całości zdjęcia, tak jak robią to agencje typu agencja na przykład Seven albo Magnum, że w różnych miejscach pojawiają się takie malutkie przeroczyste napisy albo loga po prostu, lub tak jak robią to stoki fotograficzne, gdzie bardzo agresywnie jest to na środku, jest przez całą przestrzeń, i to jest oczywiście taki rodzaj fotografii, który po pierwsze mnie nie dotyczy, więc ja o tym, ja to wam pokażę oczywiście, jak chcecie, jak to zrobić. Ja jestem z tych osób, które po pierwsze nigdy nic nie piszą na swoich zdjęciach, czyli nie wkładam żadnych grafik, nie zasłaniam zdjęcia w żaden sposób, bo u mnie w każdej części fotografii może być coś, co jest bardzo ważne, więc nie chciałbym, aby tam nagle gdzieś był nawet znak wodny, więc odpada. Więc co? W moim przypadku to jest EXIF, czyli wpisuje się do zdjęcia, czyli ja świadomie we wszystkich swoich plikach, we wszystkich RAW-ach, w Lightroomie dbam o to, aby one były podpisane bardzo dokładnie, czyli żeby tam był do mnie namiar, żeby można było się ze mną skontaktować, żeby było moje imię i nazwisko jako autor, jako kreator. I jeśli tego wymaga sprawa, to robię specjalną ramkę i podpisuję w jakiś sposób, czy to wkładając logo, czy też jakąś informację poza zdjęciem na tej ramce. I to też mogę wam pokazać, jak będziecie chcieli. Natomiast nie jestem fanem jakby podpisywania na zdjęciu. Kiedyś dawno temu, z 10-15 lat temu mogłem tak robić, umieszczałem logo, na przykład pokochaj fotografię, ale to jest, to wiecie, to wszystko to jest jakiś proces. Uczymy się tego dziś świadomie na swojej stronie, czy gdziekolwiek publikując zdjęcia, ja moich zdjęć nie przysłaniam żadnymi znakami i też rozumiem, jeżeli ktoś to robi, bo prawdopodobnie ma taką potrzebę. Więc dobrze jest wiedzieć, jak o to zadbać, dobrze jest wiedzieć, jak zrobić to dobrze, powtarzalnie,
bo tutaj tak naprawdę liczy się konsekwencja i jeżeli już musimy to robić, to dobrze, żeby to wyglądało tak samo wszędzie. Cześć Michał, cześć Adona, cześć Krzyś. No super. Już jest nas tutaj 50, bardzo mnie to cieszy, plus YouTube. Widzę, że dużo osób ogląda później to nasze spotkanie. Ja oczywiście sobie bardzo cenię, jak jesteście ze mną tutaj na żywo, a już w ogóle, jak ktoś ma ochotę w ogóle do mnie tutaj dołączyć. Przy okazji, od czasu do czasu jest bardzo miło zaprosić was, więc wrzucam tutaj linka. Jeżeli ktoś z was ma ochotę, to zapraszam. Dzisiaj jest taka opcja. Słuchawki, kamera, good look, ładna fryzura i zapraszam. Jeżeli macie ochotę, to sobie troszeczkę poplotkujemy o tym, porozmawiamy. To wygląda, jakby miał grać na jakimś instrumencie klawiszowym. Też ci machamy. To czytam po prostu wasze starsze komentarze. Dobre. Czołówka. Kurczę, wiecie, że ostatnio zapomnieliśmy o tym. Ale już to teraz będę tego pilnował. Okej. Okay. Spóźniony. Mariusz, żeby to był ostatni raz. Tak nie może być. Znam takich tutaj w temacie, Greg, znam takich, co im znaki wodne nie przeszkadzają. Taniec towarzyski i rodzice dzieci tańczących. No, jakby ja pamiętam taką modę, no zresztą do dzisiaj jest, podpisywania na przykład za pomocą swojego podpisu. Zleca się to jakimś osobom, które się zajmują kaligrafią i na wasze życzenie, wasze imię i nazwisko w piękny sposób wam przygotują w pliku z przeroczystością, czy to w PNG, czy w PSD, już bardziej. I taki plik możecie używać też na zdjęciach i bardzo dużo fotografów polubiło to i stosuje taki podpis. Wygląda to, myślę, bardziej szlachetnie, ale w dalszym ciągu niestety odciąga od zdjęcia i możemy sobie to bardzo łatwo udowodnić, bo jeżeli byśmy się przyjrzeli takim zdjęciom, to zobaczylibyście, zwrócilibyście uwagę bardzo na ten podpis, a to nie o to chodzi, tak? Podpis nie powinien odwracać uwagi, ale ja to rozumiem, bo wiecie, są osoby, które po prostu sprzedają swoje zdjęcia jako wydruki gdzieś w jakichś różnych serwisach i nie chcieliby, żeby ktoś sobie po prostu pożyczał te zdjęcia. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest, można z małego zdjęcia poprzez interpolowanie, powiększanie za pomocą na przykład Topaz, oprogramowania Topaz, zwiększyć rozmiar nawet 3-4-krotnie i w dalszym ciągu da się to wydrukować. Także rozumiem ryzyko. Ale tutaj jakby prawo autorskie się kłania i zawsze pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś już, zresztą namawiam was do tych osób, które nie widziały tego spotkania, że można, nawet trzeba walczyć wtedy o swoje prawa i próbować coś dla siebie ugrać. Morris, zdjęcia publikowane na Facebooku lub Instagramie mają usuwane EXIF. Jak to rozumiesz? Mają usuwane EXIF, natomiast nie mogą mieć usuniętych informacji o autorze. My w EXIF-ie jest bardzo dużo obszernych informacji. Jest informacja o przysłonie, o czasie i różnych innych elementach. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł usunąć kreatora, czy też autora zdjęcia. Jeżeli tak się dzieje, to pokażcie mi to, udowodnijcie, włóżcie zdjęcie z poprawnie jakby umieszczonymi informacjami, na przykład na Instagram i pobierzmy je stamtąd, zobaczmy, czy faktycznie nie ma praw autorskich, czy nie ma naszego nazwiska w pozycji kreator. Jestem tego bardzo ciekaw. Byłoby to mocne naruszenie moim zdaniem. Mm-hmm.
Czasami tutaj Michał pisze, bywa wymóg, żeby opisać zdjęcie z jakimś znakiem wodnym. Na przykład klient tego wymaga. Okej. Wtedy warto wiedzieć, jak to zrobić. Tomasz pyta, jak to zrobić, żeby w EXIF-ie mieć swoje dane. Zaraz pokażę i pokażę, jak to zrobić raz i zapomnieć o tym, czyli jak namówić Lightroom do tego, żeby za nas umieszczał te informacje za każdym razem i żeby to było zawsze konsekwentnie to samo, co sobie ustalimy. Tak zwane IPTC, to jest ta pozycja związana z copyrightem, ona musi zostać, tak jak pisze Michał, nie wierzę, że jakikolwiek serwis odważyłby się, czy to Flickr, czy Flickr na pewno nie, bo Flickr w ogóle ma taką opcję, że możecie EXIF prezentować, prawda? Tak wypłynął w ogóle swego czasu, czyli każdy mógł sobie zobaczyć, jakim aparatem zrobiliście, przy jakich parametrach. To jest dobre. Jeśli rozpoznajecie zdjęcia autora bez loga, to znaczy, że jest dobry. Wygooglajcie sobie na przykład zdjęcia Sobola, Jakub Sobol. Zobaczcie, od razu one są rozpoznawalne, czarno-biele. Wygooglajcie sobie zdjęcia Jacka Poręby, te jego portrety głów, one są takie sepiowane, one są rozpoznawalne bez podpisu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jakiś fotograf ma bardzo taki konkretny styl, to on jest oczywiście widoczny. Hej, dobrze cię widzieć. Jak tam, co? Boże, no on zawsze ma coś dobrego, no ja niestety, wiesz. Ty, u ciebie po prostu nie widać, jak u prowadzącego, co masz w środku. Ja bym ci dał, dałbym wam zajrzeć, ale wyleję wtedy, ale uwierzcie mi, to nie jest to, co myślicie. Jak podpisujesz zdjęcia? Tak, tak. Dbam o to wręcz obsesyjnie, żeby kreator i prawa autorskie były zaznaczone. Mm-hmm. Ale nie znakiem wodnym. No właśnie. Ja widzę, że ja myślę, z tym znakiem wodnym to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli już ktoś to robi, to uważam, że tu warto się... To trzeba to zrobić w dobrym guście. Czyli na przykład ten podpis ręczny. Przypomniał mi się na przykład Andrzej Pilecki. Zaraz zobaczymy, czy Andrzej... Tak. Szkoda, że go z nami tutaj nie ma. To by nam szybko coś pokazał, ale pamiętam, że u niego pierwszy raz zobaczyłem, jak może to być zrobione z takim gustownie, dobrze, elegancko, o, dobre słowo, elegancko. I już jestem u niego, zobaczymy, czy ma jakieś zdjęcia. Nie chcę mu grzebać, wiecie, we wszystkich zdjęciach, bo nie o to chodzi. Nie mam jego pozwolenia. O, ale widzicie, jestem na jego stronie i już wam udostępnię ekran, żebyście zobaczyli przy okazji. Zobaczcie, to jest zdjęcie moje, Pokochaj fotografię, które jest publikowane na magazynie i to jest znak wodny w formie loga Pokochaj fotografię. I to jest taka rzecz, że to są materiały, które takie promocyjne, które my dopuszczamy, tak, jakby do obiegu, ludzie je szerują. I dlaczego ten znak wodny tu jest? Nie dlatego, że ja się boję, że ktoś mi to ukradnie, wręcz przeciwnie. To jest dla mnie bardzo przyjemna forma promocji, ponieważ jeżeli jakiś uczestnik opublikuje takie zdjęcie gdzieś i powie, ej, super było i w ogóle, to ktoś dzięki temu do mnie łatwiej trafi, także to jest czysty, właśnie o to chodzi w tym wszystkim, nie? Żeby właśnie podejść do tego w taki sposób, zastanowić się i w taki praktyczny sposób. Ja uważam, że wiesz, jeżeli chodzi o materiały promocyjne, tak jak przed chwilą pokazywałeś, to był zdań, jest wręcz błędem nie umieszczanie takiego znaku, no bo przecież po to się to
rozpowszechnia na zasadzie materiału, dlatego jest to materiał promocyjny, że coś promuje. Mhm. I moim zdaniem nie wpuszczanie takich rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, jest błędem. Mhm. No tak. Próbuję coś znaleźć u Andrzeja, ale nie mogę niestety. Nie wiem, pousuwał albo co, albo się rozmyślił. Jest, jedno jakieś zdjęcie jest. Zobaczcie. Ten napis jest niewidoczny, bo on akurat jest na środku, ale jak się dobrze wpatrzycie, to jest podpis Andrzeja, w sensie takim, że ma imię i nazwisko, zrobione przez osobę, która się zajmuje, specjalizuje w tego typu jakby tworzeniu takich znaków. I to było zrobione tylko dla niego. O, tutaj mam jeszcze, proszę, jak ładnie trafiłem. W lewym, akurat lepiej to widać, tak? Na tym zdjęciu, jak się uśmiechasz. Także to jakby jest po prostu o tyle ciekawe, że jest to po prostu ładnie zrobione. I ja w dalszym ciągu bym się na to nie zdecydował, natomiast jakoś nie przeszkadza mi tak bardzo. Tym bardziej, że jest to troszkę fotografia też taka artystyczna, taka konceptualna. Nie jest to fotografia dokumentalna, gdzie każdy element ma znaczenie. To, gdzie ktoś popatrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale tu znowu się kłania w momencie, gdy jesteśmy przed reporterami, kłania się sytuacja, że jak zrobimy zdjęcie jakiemuś znanej osobie, to później ta osoba, każdy to zdjęcie bierze z jakiegoś powodu, jakiegoś prezydenta, jakiegoś aktora. Jest ciekawa rzecz, taki Tytus Kondracki dołączył do nas do Mastermindu i to jest taki człowiek, który robi bardzo ciekawą rzecz, mianowicie jeździ po różnych zjazdach, po różnych konwentach i wiesz, i fotografuje różnych znanych ludzi, polityków. I on ewidentnie na swojej stronie robi taki znak wodny, no który... ja nie mogę na to patrzeć za bardzo. No, to on zasłania całe zdjęcie takim napisem, Tytus. I powiem wam szczerze, że rozumiem to, dlaczego to robi, ponieważ on z tego żyje. A jak on zrobi zdjęcie na przykład Kwaśniewskiemu, to każdy to zdjęcie później szeruje, jak coś się dzieje, to ludzie wyszukują te zdjęcia, gdzieś ktoś sobie pożycza. Ja nawet nie wiem, czy jego zdjęcia nie trafiają do jakichś baz agencyjnych. Także... Ale widzisz, to jest kwestia troszkę innego podejścia, prawda? Tak jak mówiłeś na początku, kwestia, trzeba się po prostu zastanowić nad tym, czy ten znak jest ci potrzebny, czy nie. W takich wypadkach jak najbardziej, bo on chroni przed ordynarnym zachowaniem innych ludzi, którzy nie mają najmniejszych skrupułów do wykorzystania takich rzeczy, które nazwijmy to w ten sposób, są w jakiś tam sposób chodliwe. I to jest zawsze pewien kłopot dla autora. Wydaje mi się, że to jest wtedy w porządku. Masz pewien zasób, który jest przez chwilę chodliwy, gorący i dobrze się rozchodzi. On trwa chwilę, więc jeżeli przez tą chwilę ktoś po prostu nagarnie tego, to zanim dojdziesz swoich praw, zanim zaczniesz tam próbować dociekać, to minie na tyle dużo czasu, że to w ogóle przestanie mieć znaczenie. Może, dokładnie tak może być, ale z drugiej strony podejrzewam, że są ludzie, którzy też z tego mogą żyć. Jestem na stronie Tytusa, chcę wam pokazać, w jaki ordynarny sposób Tytus to robi. Tu jest zdjęcie na przykład Macrona. Zobaczcie. Tytus. Widzicie to? No niesamowite, nie? Ciekawe, czy on to zrobił na przykład dlatego, że zdarzyły mu się jakieś, to możesz go podpytać przy jakiejś okazji. Tak, ja z nim rozmawiałem na ten temat. Dokładnie to się, to on ma takie właśnie doświadczenia, że z tego co mówił, miał taką przygodę, że mu parę zdjęć pożyczono do różnych rzeczy, czy do publikacji jakiejś książce, czy w jakiejś innej sytuacji. Więc tak, no, zazwyczaj tak to działa. Zwróćcie uwagę, że na przykład fotografie agencyjne, jak one trafiają do tych baz, no to jednak to przegląda ogromna ilość edytorów i dziennikarzy i tam to musi być zabezpieczone, a oni prawdopodobnie oglądają już bez zabezpieczeń, bo mają jakieś abonamenty. To jest pewnie taki system, w którym już jak ktoś siedzi, to wie, o co chodzi. To jakby
no bo jakby w dzisiejszym świecie liczy się szybkość, tak? Czyli oni muszą mieć dostęp do baz, żeby szybko opublikować, bo dzisiaj Trump coś powiedział albo ktoś. No, także zejdźmy na ziemię z tych politycznych rzeczy. Zobaczmy tutaj, co tu, jak tu z komentarzami, bo cały czas coś tutaj mi wyskakuje. Cześć Wojsław. Dobrze, Michał przetestował. Pobrał swoje foto z Facebooka i dane zostały. W ogóle nie uwierzyłbym w to, że ktoś by się odważył to kasować. To jest... A Morris mówi tutaj, że pobrał i nie widzi. No ale to sprawdzimy też na Instagramie. Może to jest kwestia tego, co się mówisz. Tak, właśnie zaraz do tego dojdziemy. Pytanie, kto co wpisuje, prawda? Tak. Okej. A, dzięki za podesłanie właśnie tego linka, żeby było widoczne wasze zdjęcie i imię. No, to jest właśnie ten streamyard.com wpłany przez Facebook. Lepiej się komentuje, jak widać kto. Okej. Właśnie. Jeszcze jest jedna rzecz. Pamiętajcie, że te znaki wodne też da się usuwać. To znaczy są programy, które to z łatwością robią. W przypadku na przykład takiego podpisu Andrzeja, to jest jeden ruch, nawet w Lightroomie, za pomocą narzędzia do usuwania pyłków. A w Photoshopie można to zrobić bardzo profesjonalnie, nawet jak to jest newralgicznym miejscu. Więc ta zasłona dymna Tytusa, Tytus, czy też tych agencji, gdzie są te małe loga, Seven albo coś, to wynikają z tego, żeby utrudnić. Ale są też specjalne programy, które nie wiadomo, kto je napisał i po co, które usuwają. Kwestia, ile czasu chce się w to zainwestować. Tak, no. Znaczy, my jesteśmy z drugiej strony barykady, tak jak tu wszyscy, tak? Czyli nam zależy na tym, żeby nasze zdjęcia były chronione, więc jakby podpis, w ogóle ta intencja, że my podpisujemy nasze zdjęcia w środku, jest moim zdaniem już znakomitym ruchem, nawet jeśli jakieś mechanizmy tutaj jakby piję do Morrisa, który w ogóle dobrze mi się kojarzy imię Morris. To ważne są intencje. Ważne, że ty w RAWie masz podpis, jakby ty tak wyeksportowałeś, masz też dowód, że możesz pokazać, że masz ten JPEG, który został podpisany. I teraz, jeżeli nagle znajdziesz swoje zdjęcie, ono nie jest podpisane, to moim zdaniem to jeszcze bardziej obciąża drugą stronę, że ona zadała sobie ten trud, jeszcze usuwając te dane. Także pamiętajmy też o tym. Ja przynajmniej. Tak myślę. Zauważ, że tak naprawdę przynajmniej moja obsesja na tym punkcie jest posunięta do tego stopnia, że ja wrzucam oprócz tego, co się dzieje w Lightroomie, ja już na etapie robienia zdjęcia mam zaznaczone, żeby te prawa autorskie zostały wpisywane. We wszystkich aparatach, które mam, można wpisać takie zdjęcia. Nikon tu się posuwa jeszcze dalej i on w jakiś sposób niewidoczny dla mnie zaznacza zdjęcia. Nie wiem jak. Tam jest taka opcja w menu, gdzie jest elektroniczny tag zdjęcia w jakiś tam sposób specjalny, który jak sądzę dla tych wszystkich zawodowców, którzy swoich praw dociekają, które walczą o grube tysiące dolarów, jest w jakiś sposób do wykorzystania, do użycia. Mhm. Więc warto już myślę na tym etapie, bo to się robi raz, wejść w menu, sprawdzić ustawienia praw autorskich, wpisać co trzeba i już od tego zacząć, a oprócz tego na pewno również za chwilę pokażesz, jak to w Lightroomie fajnie się robi. Bo rzeczywiście trzeba to definiować. No tak. Tu Michał jeszcze wisi ten komentarz, więc chciałem o tym też coś powiedzieć. Michał właśnie napisał, że do niedawna używał podpisu na swoich zdjęciach, robił zawsze to na środku,
ale już się z tego wyleczył, jak to nazywa, jak to mówi. To myślę, że to nie, może okazało się, że to nie jest tak istotne i tak ważne. To znaczy jest taki zalew, wiecie, myślę, tych fotografii na świecie, że ja nie wiem, czy akurat na naszym zdjęciu komuś będzie zależało, żeby je opublikował. Jeżeli już je opublikują na pierwszej stronie na przykład National Geographic, to będzie chyba powód do radości, bo trzeba się skontaktować wtedy z panią Magdaleną i od razu wysłać taki śliczny pozew na parę milionów. Jest tu jeszcze raz podkreślę to, co mówiłeś na początku. Jeżeli ktoś nie oglądał, bardzo polecam. Pani Magda przepięknie potrafiła o rzeczach trudnych i niezbyt myśli, a nie chcę o tym myśleć nawet, ale to... Ale... To jest na przykład rzecz, której nigdy chyba w życiu bym nie zrobił, ale popatrzcie, jak to wygląda. Nie, to praktycznie nawet bardzo trudno jest skupić się na tym, co jest na zdjęciu. Jest tak gęsto od tych znaków wodnych, no ale to jest typowe zachowanie właśnie takie podejście agencyjne, nie? No dobra, no to lecimy z podstawami w zasadzie, można powiedzieć, bo to, od czego warto zacząć, to od tego, że jeżeli mamy zdjęcie, to żeby ono w EXIF-ie miało dane i jest dużo dziwnych jakichś takich niejasności, gdzie te informacje powinny być. Ja wam wyświetlę najbardziej standardowy mój podpis, nawet nie jest pełny, to jest taki podpis, który... Żeby go wyświetlić, musimy być w bibliotece i wejść w metadata i w metadanych mamy różne tutaj pozycje. I teraz, żeby one były lepiej czytelne, to warto sobie wejść w preset, rozwinąć ten preset. Jeżeli tu nic nie macie, to kliknąć nowy. Ja kliknę akurat edit, bo mam tutaj taki preset zapisany i pojawi się taka dosyć nieprzyjemna ramka. Ona jest nieprzyjemna, bo ona jest jeszcze biała. Wszystko powoli się zmienia w Lightroomie i okienko eksportu jeszcze i tutaj na przykład to okienko zostało jeszcze w takim białym charakterem, jak z Lightrooma w wersji trzeciej. No ale też przyjdzie czas na to, żeby upodobnić go do ciemnej przestrzeni. Teraz tak, ja wybiorę sobie tutaj mój szablon i pokażę wam dokładne pozycje w IPTC, które dla mnie są najważniejsze. IPTC Copyright. I tutaj mam coś takiego jak copyright. Ja tutaj wpisuję swoje imię i nazwisko, następnie robię taką kreseczkę i wpisuję mój adres mojej strony internetowej. To jest dla mnie taki wyznacznik jakby. Dla mnie to jest mój stempel. Nie tylko samo Michał Mrozek, tylko także i moja strona. Dlaczego? Bo w tej formie to jest unikalne, bo Michałów Mrozków może być kilku i jest kilku oczywiście. I dopóki nie macie... takiego imienia i nazwiska, że jesteście jedyni, czyli nie jesteście na przykład Marcinem Kydryńskim, bo więcej nie ma Marcinów Kydryńskich w Polsce, jest tylko jeden, no to warto jeszcze zadbać o jakiś wyróżnik. Ja to robię w ten sposób. Tutaj w pozycji prawa wpisuję po prostu standardową formułkę copyright all right reserved. Natomiast ten kreator u mnie jest tak samo jak copywriter, czyli jest powtórzeniem jakby tych danych. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje tutaj. Ja jeszcze w IPTC Creator umieszczam moje podstawowe dane kontaktowe, czyli jest oczywiście Poland. Nie wchodzę tutaj w adres, to nie jest szczegółowy EXIF. W takim moim, takim bardzo takim, wiecie, gdzie jest, wszystkie są informacje, ten adres może się znaleźć, adres studia, ale w tej sytuacji, w tej takiej podstawowej, to jest moje minimum, to musi być. To jest numer telefonu do mnie po prostu, kontaktowy i mój mail. Natomiast tutaj chciałbym wam dać takiego tipa, polecam wam założyć sobie takiego maila, którego używacie tylko w zdjęciach. Jeżeli ktokolwiek do was napisze na foto, w moim przypadku, michałmrozek.pl, to ja wiem, że to jest osoba, która uzyskała ten mail z jakiegoś EXIF-a, bo ja tego maila nie używam nigdzie indziej. Nie, w ogóle go nie stosuję. To jest taka rzecz, która da wam ten rozróżnik. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek do was napisze z tego adresu, który sobie tam wymyślicie, no to jest pewne, że się kontaktuje w sprawie zdjęcia. Ciekawe, może to być bardzo, bardzo ciekawy taki od razu, jakby wiecie, naprowadzenie. Oczywiście wprowadzam też stronę internetową i taki preset, takie pozycje zapisuję sobie jako
Save Current Preset jako nowy preset i używam go zawsze. Co to znaczy używam go zawsze? To znaczy, że jeżeli przejdę teraz na jakiekolwiek inne zdjęcie, powiedzmy to, i to zdjęcie nie miałoby żadnych danych tutaj w kreatorze, to ja mogę po prostu wybrać sobie z listy presetów 2M i po prostu go wprowadzić tutaj. I w tej chwili to zdjęcie już ma zapisane wszystkie informacje, tak samo jak każde inne. Mogę też synchronizować dane, ale najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić, to jest ustawić sobie przy imporcie właśnie ten szablon. Czyli ja w momencie, gdy klikam import, i importuję jakiekolwiek zdjęcie, to po prawej stronie tutaj w metadanych zawsze mam wybrany mój preset do metadanych, daty. Czyli wszystkie zdjęcia, które trafiają do Lightrooma, które ja importuję, ja chcę, żeby one miały właśnie dokładnie te dane. I to dotyczy oczywiście też zdjęć i z telefonu, z wszystkich w zasadzie aparatów, nie ma to znaczenia. Wszystkie sprowadzam do jednego opisu. I co jest ważne, że później przy eksporcie zwróćcie uwagę, że na samym dole macie coś takiego, jak eksportujecie gdziekolwiek, komuś na pamiątkę chcecie wysłać, to ja eksportuję z zaznaczeniem, że ja chcę copyright i contact info only, czyli tylko te dane chcę, żeby były w EXIF-ie, natomiast chowam pozostałe, czyli przysłona, czas i tak dalej, bo nie jest to istotne. Jeżeli ktoś bardzo chce moje te wszystkie dane uzyskać w jakiś sposób, bo one mu coś dają edukacyjnie i ja się na to godzę, to mogę dać all i wszystkie dane wtedy są wysyłane. Poza oczywiście standardowymi dwoma sprawami, czyli lokalizacją i takimi bardzo personalnymi informacjami, one są usuwane. Dlaczego? Kiedyś tego nie było, ale była jakaś taka sprawa w Stanach z tym związana, że ktoś zlokalizował kogoś mieszkanie po tym, bo nie miał, tej opcji nie było, ta opcja po prostu nie była wyłączona. I ona od jakiejś wersji, chyba od piątej albo od szóstej, nie jestem pewny, można to sprawdzić, jest tak skonstruowany, że trzeba go fizycznie odłączyć, żeby on wpisał GPS-a do waszego EXIF-a, do JPEG-a, czy do tego pliku, który eksportujecie. Standardowo on jest usuwany. Ale tak czy siak, ja raczej stosuję się w 99% opcją copyright i contact. I tak eksportuję każdy plik w zasadzie, który gdzieś tam wpuszczam w sieć, w internet, gdzie on ląduje między nami. Okul, tutaj jakiś link nam podesłał. Okej, okay, ale Okul tutaj jest, czy jest copyright, się pytasz, tak? Okul nam wysłał zdjęcie i się pyta, czy tu jest copyright. No to zobaczmy, zróbmy to. Zróbmy sobie taki eksperyment. Weźmy sobie to zdjęcie od Okula, czyli fizycznie je mamy tutaj. I teraz możemy je zaimportować do Lightrooma, tak? Czyli wrzucimy sobie je i zobaczymy, co tam zrobiłeś. Czy jest dobrze opisane? Mamy to na pulpicie. Okej. Trochę tych zdjęć tu mamy na pulpicie, się okazuje. Nie o to chodzi. To nie był dobry ruch. Bardzo niedobry ruch. Co możemy zrobić? Jaki jest najprostszy trik? Weźmiemy ten plik i po prostu go upuścimy nad Lightroomem. Najprostszy sposób importowania konkretnego pliku. I on wtedy nam go po prostu z gąszczu tych wszystkich innych zdjęć nam zaznaczy. Nie będziemy go kopiować, dodamy go tylko. Zwracam uwagę tylko na to, żeby to przypadkiem nie było mojego moich metod. Okula dane. Nie? Więc wpadamy. Mogliśmy też w Bridge'u zobaczyć, nie musieliśmy do Lightrooma, ale jesteśmy Lightroomowcami, więc wiecie, twardo w Lightroomie. No dobrze, idziemy.
Zero, panie. Panie Okul. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Jeżeli tak wpuszczasz zdjęcia w internet, no to trzeba ci pogratulować. Tłumacz się. Tłumacz się teraz z tego. Nie ma żadnych informacji. Zero. A to też ciekawe swoją drogą, wiesz, gdyby ktoś chciał się podpisać pod twoim zdjęciem, przeciągnąłby je przez Lightrooma i zastąpił exifa twoim exifem i twoimi copyrightami, tak? Tak to działa? Tak to działa chyba, nie? Tak, no, można zapisać. Tak, exif jest praktycznie w całości edytowalny. No właśnie. Tak. Natomiast jest to działanie z premedytacją, wiesz. To jest jakby ktoś ci ukradł rower i go przemalował. No wiesz, zakładam, że przypadkiem się zdjęć nie kradnie. Pawełek napisał, że jego WordPress zjada exif. O Jezu, to byłoby straszne, gdyby tak było. To byłoby straszne. Może masz jakąś wtyczkę, która czyści. Co jest możliwe. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy w taką przyjemniejszą. To jest taka kwestia na poziomie, bym powiedział, podstaw. To jest taki coś, co trzeba zrobić, o tym zapomnieć, bo to, tak jak rozmawiamy, jest raz, że jest też usuwalne, ale to powinno zawsze być. Nie powinniśmy tego odpuszczać. Tak? Następna rzecz to jest podpis taki na zdjęciu. Więc w momencie, to najprościej robi się to po prostu przy eksporcie, czyli klikając w eksport, niezależnie co byśmy robili, powiedzmy, że wysyłam ten plik na pamiątkę do ciebie, Krzyś, więc będzie miał 2000 długi bok, 72 dpi, wyostrzanko i teraz znak wodny. To jest przedostatnia zakładka w eksporcie, muszę ją zaznaczyć i wtedy mam dostęp do menu, w którym mogę edytować ten znak wodny, czyli decydować, co bym chciał, żeby to było. No i powiedzmy, że to będzie Michał Mrozek, i jak zwykle michalmrozek.pl. Teraz tutaj jest szereg różnych opcji, które możemy użyć, żeby to atrakcyjnić, na przykład zmienić na inny font. Co mamy tutaj takie z ciekawości? Ja lubię Polaków wspierać, więc dla mnie lato jest dobrą opcją. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy zdecydować o tym, żeby znak wodny był lekko przezroczysty, żeby nie był w 100%. Ok, czyli powiedzmy, że około 70, może nawet mniej, około 50. Co jeszcze? Mamy możliwość tutaj decydowania o wielkości. W tej chwili jest to 20, to i tak jest ogromne. O tym, gdzie ma się znajdować ten znak wodny, w którym miejscu, może na przykład być w lewym dolnym rogu, jak ma być bardzo odsunięty od każdej ze ścianek. I jak się już napracowaliśmy, to warto sobie go zapisać, czyli kliknąć save jako nowy preset i nazwać sobie go na przykład podpis. PM podpis. Teraz go wyeksportuję, to ten plik. Dobrze, ja sobie go zrobię, tutaj sobie zdefiniujemy. Patrzę tutaj na komentarze, tu się Okul rozkręcił, widzę. Tu widzę, Greg i Mariusz mu potwierdzili. Słuchajcie, to jest współpraca, tutaj jest, to jest praca na żywym organizmie, to nam nic nie umknie. No i mamy plik po eksporcie i plik powinien mieć podpis taki ordynarny. No gorzej się już nie da, no. No mogłeś jeszcze przez środek go pacnąć.
Druga opcja, jaka jest, to jest możliwość włożenia znaku. I tutaj jest zarezerwowany dla osób, które właśnie mają większe możliwości, mogą graficznie przygotować plik na przejrzystości. I wtedy robimy to dokładnie w ten sam sposób. W eksporcie, w znaku wodnym, w edycję znowu wchodzę i tym razem zmieniam tylko jedną rzecz. W prawym górnym rogu z tekstowego na graficzny przechodzę. I teraz on mnie pyta, a co byś chciał? Tutaj ja sobie może znajdę jakiś znak, o na przykład taki, boom. I mam znak, akurat logo Pokochaj Fotografię i też mogę zadbać o to, żeby ono było lekko przejrzyste. Mogę zdecydować o wielkości tego znaku, w zależności jak bardzo bym chciał. Dobrze, żeby one było przygotowane w odpowiednim rozmiarze, żeby jeżeli chcemy je powiększać, to żeby one nie było takie, wiecie, poszarpane i ja sobie je troszeczkę tutaj obniżę. I tego rodzaju preset też sobie zapiszemy. Tym razem będzie to PF logo. Done. I znowu eksport. Ten plik już zapiszemy jako unikalny. Nie, nie, Greg, ty go nie kuś, że on ma tu wchodzić i opowiadać. Nie, nie, ogólnie nie wchodzi, nie opowiadaj. Nie będziemy się zabawać teraz twoimi pluginami w WordPressie, ok? Jak to mówią starzy przyjaciele, zatwimy to w kuluarach, no. Nie, nie będziemy robić. No i jest plik, ale już ze znakiem, tak? To daje dużo możliwości, bo jeżeli przygotujecie sobie matrycę, to ona może być w wielu miejscach, no cała masa różnych takich fajnych podejść. Wszystko zależy od tego, w zasadzie od waszej wyobraźni, łącznie z tym podpisem, który zastosuje na przykład między innymi Andrzej na niektórych zdjęciach, szczególnie z ładnymi dziewczynami. Bo chcemy chronić prawa oczywiście do wizerunku tych kobiet, żeby nikt sobie tych zdjęć nie brał tam gdzieś, wiecie, i robił nie wiadomo co z nimi. Jak robimy taki znak? Tak, można go zrobić w Photoshopie. Tutaj chodzi o to, żeby on był przezroczysty, czyli najważniejsze jest, żeby... Nie wiem, jak chcecie, mogę wam pokazać, jak zrobić taki znak. To jest jakikolwiek w zasadzie. Możemy odpalić sobie Photoshopa. Chcecie? Napiszcie, czy chcecie. Jak chcecie, to wam pokażę. To zrobimy taki znak szybko. Tak, na warstwie przezroczystej. To jest najważniejsze. Zawsze łatwiej mają ci, co się trochę grafiką interesują, bo mają zawsze więcej możliwości i mogą zrobić różne rzeczy, łącznie z ramkami. Jest też taka opcja, jak zrobić w Lightroomie ramkę po prostu, tak żeby ten podpis, to wszystko, co chcemy zrobić, logo i tak dalej, wyrzucić poza zdjęcie. I do tego możecie użyć na przykład modułu Print. To jest dosyć proste, bo po prostu wchodzicie z danym zdjęciem do modułu Print, odpowiednio go ustawiacie tutaj, czyli konfigurujecie sobie jego proporcje, tak? W zależności co byście chcieli, na przykład odsuwacie go troszeczkę od dołu i tu byśmy chcieli podpis zrobić, no to zrobimy taką rzecz, że tutaj włączymy identyfikację, no ona jest obrócona, ale my nie chcemy, tu wchodzimy w edycję, i wpiszemy sobie, że to jest Michał Mrozek. Ciach. Mamy. I teraz to możemy dowolnie przesuwać, tak? Gdzie chcemy. To może być na przykład z lewej strony ładnie podpisane. Możemy decydować tutaj o różnych rzeczach. O kolorze, o
tym, jak ma być trochę lekko przezroczyste. Może być tak, o skali, o wielkości, co też oczywiście można zrobić już w samych ustawieniach. Dosyć to jest proste. Tak samo jest z grafiką, bo tu możecie po prostu możemy użyć gotowych znaków wodnych, czyli skorzystać z watermarks z naszych szablonów. Na przykład tu mamy logo. Możemy z tego logo skorzystać. Możemy je dowolnie też przygotowując je wcześniej, one mogą nam się pojawić na wszystkich zdjęciach. Problem jest tylko taki, że my nie możemy wtedy ich przesuwać. Więc to jest bardzo ważne, żeby posługiwać się własnym. I tyle. I teraz jedyne co, to nie drukujemy, tylko eksportujemy do JPEG-a i wychodzi nam zdjęcie w formie, możemy sobie zrobić tutaj jako 3. No to w sposób na pewno elegancki, ale właściwie tak się zastanawiam, czy poza wydrukiem przy JPEG-u to ma jakiś sens, chyba że ktoś by sobie przyjął po prostu taki szablon na stronę, że zdjęcia są w ten sposób podpisywane, bo pozbycie się tego jest po prostu jeszcze prostsze niż jakiegokolwiek znaku wodnego, prawda? Mhm. Po prostu. To prawda. To jest, znaczy, to też jest wtedy działanie, takie ingerowanie. To nie ma za zadanie zabezpieczyć przed tym, że ktoś zabierze twoje zdjęcie. To ma za zadanie poinformowanie, to jest moje zdjęcie, ponieważ nie wiem, kto sobie to pożyczy i gdzie opublikuje, to ja chcę, żeby była informacja o tym, kto jest autorem. To ma taką rolę i ja się z tym bardzo utożsamiam. Ja to rozumiem, szczególnie w dzisiejszych czasach, że jak ludzie sobie, wiesz, jakby szerują zdjęcia na Twitterze, na Instagramie, bardziej na Facebooku niż na Instagramie. Wychodzi, wiesz, to zdjęcie z jakiejś przestrzeni, to wtedy lepiej jest, żeby one miały jakiś taki podpis. A mnie nie tak, wiem, że szczelności było jakiś czas temu, słyszałem o jakimś konkursie chyba w Chinach, czy gdzieś tam ktoś wygrał konkurs, no. Potem się okazało, że ukradzionym zdjęciem jest po prostu szczyt bezczelności po prostu, naprawdę. No takie rzeczy się dzieją, no. Co tu zrobisz? Chcę wam coś pokazać, co może być ciekawą inspiracją. Na przykład, zobaczcie, to jest profil Pokochaj Fotografię na Instagramie i tutaj trafiają różne zdjęcia, nie tylko zdjęcia, które są mojego autorstwa, ale też i autorstwa wielu innych fotografów. I tu jest taka zasada, że jak tu trafia zdjęcie, to zobaczcie, że ono jest w ten sposób podpisane. Ma logo, ma informację Pokochaj Fotografię dla ludzi o wyjątkowych sercach i w prawym dolnym rogu jest hashtag Pokochaj Fotografię, oczywiście nieaktywny, bo jest to grafika. I jest to w białej ramce. I każde zdjęcie konsekwentnie wygląda, czy jest poziome, czy pionowe, w sensie, czy jest kwadratem, czy jest poziomem, posiada taką ramkę. A to nie. Popatrz. Jeden gadżet, jeden się gagatek znalazł, no ale może ktoś to włożył, a nie ja, ale tu generalnie tak jest, że jest to powtarzalne, jest po prostu gotowy szablon do tego, prosto z Lightrooma te zdjęcia lądują w ten sposób i to czemu nie? To w ogóle nie kosztuje czasu, mało tego, tym się nikt nie zajmuje. To po prostu jak za każdym razem się eksportuje z zaznaczeniem, że ma być to na Instagram, to wiadomo, że w ten sposób to jest wypuszczane. Także zastosowanie tych podpisów może być cała masa, natomiast one nie są na pewno zabezpieczające, tylko informujące. Wydaje mi się to całkiem fair. Ale to wiesz, to wydaje mi się, to jest rzecz, o którą warto zadbać, jeżeli ktoś właśnie, wiesz, dużo robi. Ja akurat nie znam się na Instagramie kompletnie, nie używam, nie znam się, ale właśnie przy takich historiach jak Instagram, to wydaje się szczególnie ważne, zwłaszcza tak jak mówisz, to jest, jeżeli ktoś tego używa, to znaczy, że robi tego sporo. Jeżeli robi tego sporo, to warto poświęcić te 5 minut na przygotowanie sobie szablonu w Lightroomie do eksportu na Instagram, gdzie te wszystkie rzeczy są, a to też wygląda inaczej. Już w Instagramie nic nie robisz, tylko przeglądasz setki zdjęć. Więc warto, żeby to tam było po prostu, tak mi się wydaje.
Zgadzam się. Znaczy, wiesz, no, rzadko ktoś w Instagramie w ten sposób robi, bo jednak jakby... Dodatkowy wyróżnik jakiś. Wiesz. Mm. Wiesz, po 10 minutach przeglądania zdjęć już nie masz pojęcia, czyje zdjęcia oglądasz, które z rzędu i tak dalej, więc... Więc coś takiego, jeżeli ci coś utkwi w pamięci i utkwi ci w pamięci, że tam jest coś napisane na dole, to właśnie może to jest to, co trzeba zrobić. To ja uważam, że to jest jeden z takich wyróżników, które się akurat w Instagramie świetnie sprawdzą. Mm. Tutaj jest taka sugestia od Kerim, że pędzel po prostu w Photoshopie. Problem jest tylko taki, że to jesteśmy w Photoshopie, a nas interesuje podejście bez Photoshopa, tak? Czyli tu jednak wymaga to spłaszczenia pliku, czyli możemy to zrobić już na pliku, który jest już wyjęty z Lightrooma, a my chcemy, żeby to działało na RAW-ach, czyli bezpośrednio w Lightroomie, więc tutaj pędzel odpada. Więc tutaj trzeba jednak przygotować wcześniej w Lightroomie na transparentnej powierzchni taki plik. No dobra, tu widzę, że chcecie, żeby wam pokazać, to wam pokażę, bo to nie jest problem przecież. Odpalacie sobie Photoshopa, klikacie Create New. Nie potrzebujemy formatu A4. Tu możemy w ogóle przejść na piksele. Powiedzmy, że taki znak, żeby miał sens, musicie wiedzieć, jak będziecie go najczęściej umieszczać, ale myślę, że 500 pikseli na 500 to jest maks, jeżeli chodzi o jego rozmiar. Z tym, że bezpieczniej, może nawet byłoby bezpieczniej, żeby on miał może 1000, bo przecież te matryce są coraz większe, te pliki są coraz większe, jakbyście chcieli coś takiego wielkiego wypuścić, to może się potem okazać, że jest za mało. Natomiast to, co jest najważniejsze, generalnie pokażę wam jakby sposób myślenia, że chcecie, żeby tło było transparentne, tak? Czyli nie chcecie, żeby był background, żeby był jakiegokolwiek koloru i tyle. Tworzycie taki plik i tutaj w tym pliku, o, jest czerwony, to niech jest czerwony, robicie sobie znak jakiś i ten znak teraz wystarczy, że zapiszecie gdzieś w miejscu, które będzie dla was rozpoznawalne, eksportując je z Photoshopa w formacie na przykład PNG. Z transparentnym, to od razu wam w ogóle podgląd pokazuje, że jest to transparentne. Ciach. Zapiszmy sobie to... Na pulpicie. Na pulpicie na pewno nie. Ciach. Tutaj. I zrobimy tutaj, że to jest serce. A co? Pięknie. I teraz w Lightroomie chcielibyśmy na tym zdjęciu przy eksporcie mieć to serduszko za każdym razem, więc idziemy sobie na pamiąteczkę, wchodzimy w znak wodny, w edycję, wybieramy graficzną, robimy choose, serce, blam, serduszko jest. Możemy sobie je troszeczkę... Może nawet tak, trochę większe i nie będziemy go, one ma być takie, a co? Nawet nie będziemy go zapisywać, żartowałem. Serce musi być, serce wy. No i eksport w nasze miejsce, niech będzie tu, jako unikalna nazwa. Tyle. Myślę, że jestem w ogóle ciekawy, czy zdecydujecie się na jakieś znaki lub macie. Podeślijcie tutaj w komentarzach jakieś przykłady do swoich zdjęć, których stosujecie tego rodzaju operacje i jak to robicie. To może być inspiracja dla innych. Proszę, jakie serce. No nie wiem, może się skuszę nawet, bo coś w tym jest. Także to... Umówmy się, jeżeli ktoś z was zrobi na przykład coś teraz, zdecyduje się, że będzie miał taki zestaw jakichś podpisów, takich graficznych, czy też jakichś innych, ale czy to w ramce, czy to na zdjęciu, to podeślijcie jakiegoś linka tutaj w komentarzach. Z chęcią wejdziemy, zobaczymy.
No dobrze. Wygląda na to, że wszystko. Krzysiu, wypiłeś? Wypiłem. Godzina pękła, to proszę ciebie już normalnie. No i to mi się podoba. Ja się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Słuchajcie, zachęcam was do tego, żeby tutaj do nas dołączyć od czasu do czasu, jak macie ochotę, ale warunek jest taki. Jak ktoś jest covidowy, to może z kroplówką na przykład. Aha, no dobrze, może. No dobrze, trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Było bardzo miło. Widzimy się w poniedziałek. W poniedziałek, przypominam, Dziworski na tapecie, Mastermind Special. Będziemy w bardzo zacnym gronie przyglądać się książce, najnowszej książce Bogdana Dziworskiego, 5 szóstych, i będziemy rozmawiać o zdjęciach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A później w środę się widzimy. Także pa, pa. Dzięki.